Powoli dobiega końca sezon jeździecki. Tradycyjnie już jego oficjalne zakończenie odbywa się podczas Hubertusa, którego głównym punktem jest gonitwa za lisem. W Zabrzu od lat organizowane są dwie gonitwy, dla młodych jeźdźców do lat 18 oraz dla osób dorosłych. To jednak nie jedyne atrakcje, jakie będą czekać podczas tegorocznego Hubertusa, który jest organizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Klub Jeździecki Mosir Maciejówka. Jeśli chodzi o jeźdźców, to głównie nasze tutaj zaprzyjaźnione stajnie. Nie ukrywamy, że głównie też nasi jeźdźcy, nasze Amazonki. Będzie bieg za koniem, równie mocno emocjonujący, więc zapraszamy wszystkich biegaczy. Jeśli chodzi o pozostałe konkursy, to mamy przygotowane poszukiwanie liska dla dzieci oraz poszukiwanie lisa dla dorosłych. Będą skoki bardzo emocjonujące. Jeźdźcy muszą się zmieścić w normę czasu. Będzie świetna zabawa dla jeźdźców, dla wszystkich uczestników. Moc emocji. Hubertus to nie tylko święto myśliwych, leśników oraz jeźdźców. To także doskonała zabawa dla wszystkich, którzy zdecydują się wziąć w niej udział. Zwłaszcza, że program tegorocznej zabawy jest naprawdę bogaty. Wielkie święto rodziny dla wszystkich mieszkańców Zabrze, nie tylko okolic, ościennych miast i gmin. Zapraszamy wszystkich, całej rodziny, dzieci, młodzież na kolejny Hubertus, który odbędzie się 14 października, już bieżącą sobotę. Zapraszamy dzieci, młodzież, bo przygotowaliśmy szereg atrakcji, nie tylko jazdy konnej, ale również gry i zabawy, dmuchańce i stanowiska gastronomiczne. Będzie konkurs strzelecki, można z łuku, a każdy potrafi z łuku strzelać. Można wygrać bardzo atrakcyjną nagrodę, nie będę tu wymieniał marki, ale to będzie samochód na weekend. Będą też różnego rodzaju inne gry, zabawy organizowane przez prowadzącego. Taka zabawa kończy się możliwością uzyskania jakichś fajnych gadżetów, nagród. Nie zapomnieliśmy również o dzieciach i mamy konkursy dla dzieci. To będzie szukanie liska i gra terenowa. Hubertus 2017 odbędzie się już w najbliższą sobotę 14 października na terenie kąpieliska leśnego w Maciejowie. Początek zabawy o godzinie 11.